Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich cierpliwych miłośników perfum. Dzisiaj film obiecany bardzo dawno temu, ale cierpliwość zostanie nagrodzona, bo dotarłam do wielu ciekawostek, w związku z tym w filmie pojawią się kosmici, pojawią się piraci, inżynier Mamoń z rejsu, no i oczywiście trochę ważnych nazwisk ze świata perfum. Niniejszym zapraszam. Ten oto piękny, niesamowity flakon w niesamowitym kolorze, takim intrygującym, magnetycznym, można nawet powiedzieć magicznym, pojawił się na półkach perfumerii 11 lat temu, czyli w 2005 roku. I momentalnie stał się przebojem. Młodzi pokochali ten produkt, chociaż w zasadzie nie powinni byli go pokochać, ponieważ młodzi sięgali głównie po perfumy świeże. A tu nagle wyrazisty flakon, w wyrazistym kolorze i takaż sama w środku wyrazista kompozycja kwiatowa, które to kwiaty nie cieszyły się wcześniej jakimś szczególnym zainteresowaniem młodych ludzi. Na dodatek kompozycja wcale nie była bardzo jakaś nowatorska, przełomowa, odkrywcza, co wcale nie jest jakimś grzechem, jeśli chodzi o perfumy. Bardzo wiele hitów perfumeryjnych powraca do czegoś nam znanego wcześniej i tak właśnie było z Alienem. Alien jest intrygująco, zastanawiająco podobny do pewnych niesamowitych perfum, jednak ze średniej półki. Nie był to jakiś najwyższy segment Dior Chanel, tylko zwykła Gabriela Sabatini. Gabriela Sabatini, pierwsze perfumy Gabrieli Sabatini z 1989 roku, czyli kilkanaście lat po Gabrieli, no można powiedzieć dwie dekady niemalże, po tym produkcie pojawił się Alien. Oczywiście te perfumy zapachowo są podobne i podobne są bardzo, ale nie są takie same. Zasadnicza różnica rozgrywa się gdzieś w nucie głowy. W nucie głowy te perfumy nie są do siebie podobne i być może to sprawiło, że ludzie pokochali Aliena, bo Alien jest jakby odświeżoną, uwspółcześnioną, uszlachetnioną wersją Gabrieli Sabatini, jakby bez nuty głowy. Bez tych wszystkich właśnie pojawiających się na początku akordów, czyli można powiedzieć, że zawiera to, co zostaje potem. Ale kochani, naśladowców Gabrieli Sabatini było wielu. Nie jest to pierwszy przypadek. Pierwszym moim zdaniem, który pojawił się dwa lata po Gabrieli Sabatini, został zrobiony przez pana, który później zrobił Aliena, a Marie Givenchy. To jest oczywiście inspiracja bardzo lekka, bardzo subtelna. Niemniej jednak ten zasadniczy akord kwiatowo-drzewny został powielony i na nowo zinterpretowany. I to jeszcze raz sobie tak powącham. Wiem, że te perfumy, na przykład według Luki Turina, to są bardzo kiepskie perfumy, z czym się nie zgadzam. Ale pojawiły się też, tych naśladowców było wiele. Oczywiście od prostych pirackich wersji, których jest wiele po dziś dzień i znajdziecie je wszędzie, aż po naśladownictwa. I tu macie produkt z lat 90. W tej chwili ten sam produkt, czyli pani Walewska Gold, jest w takim żółto-bursztynowym, przeźroczystym flakonie, a w białym jest pani Walewska White. Ale ja mam ten stary flakon. Oczywiście nuta głowy też minimalnie się różni od tego, co jest w Gabrieli Sabatini i potem zaczyna się właśnie Gabriela Sabatini. I jeszcze mamy produkt Chafali, kochani. Ja to odkryłam zupełnie przypadkiem, ostatnio tak sobie, czasem tak sobie wącham perfumy dla powąchania. Wydawało mi się, że te perfumy znam i kojarzę. Chafali od Yves Rochera. Mam taki bez atomizera flakonik i to są perfumy z 96 roku, czyli 7 lat po Gabrieli Sabatini powstały te, więc nie ma co się dziwić, że tych naśladowców było wielu i moim zdaniem Gabriela Sabatini stworzyła jakiś nowy akord, który no jakoś nie wypada innym przyznawać, że jakoś perfumy ze średniej półki były takie inspirujące. One po prostu były ładne, przyjazne, kobiece, nie miały jakichś wielkich ambicji drażnić i prowokować otoczenia. Takie perfumy też zawsze dobrze się sprzedają. Gabriele Sabatini wziął pod swoje skrzydełka duży koncern, który robił perfumy już od lat, który skupiał różne marki. W tej chwili ten koncern wykupił inny koncern, ale wtedy
zawiadował tą marką Cosmopolitan Cosmetics. To była część koncernu Vela, tego, którego kojarzymy z odżywek do włosów. I w 1995 roku ta sama firma zrobiła inne genialne perfumy, Indian Summer. Czyli niewątpliwie dla Priscilla Presley mieli w swoich szeregach wybitnych perfumiarzy i ci perfumiarze robili dla nich perfumy. Jeszcze dla zasady wskażę, że Gabriele Sabatini zrobił Harry Fremont jako nos i perfumiarz. Jest o nim sporo informacji na Fragrantii, co oczywiście podlinkuję Wam. Informacje o składzie tych perfum, bo Gabriela Sabatini jest bogata. W przeciwieństwie do Aliena, który też jest bogaty, ale w opisach oficjalnych tego to bogactwo nie zostało uwzględnione. W opisach oficjalnych jest, że jest to kompozycja złożona z trzech składników. Jaśmin, nuty drzewnej, ambra. Myślę, że to jest takie uproszczenie, ale tak już teraz będzie i w sumie o to chodzi w perfumach, żeby nie rozbijać ich aż tak szczególnie na atomy perfumowe, chemiczne, ale właśnie odbierać je i postrzegać jako całość. To mi się podoba. I wszystkich, którzy ewentualnie mieliby tutaj do mnie pewne zastrzeżenia, że ich ulubione perfumy, bądź może nawet sygnaturowe, gdzieś tam sprowadzam do tej średniej półki, kochani, w perfumach bardzo istotną kwestią jest ciąg przyczynowo-skutkowy. Tutaj bardzo rzadko zdarza się, chociaż się zdarza, że ktoś siada w laboratorium i wymyśla całkiem nowy akord. Zwykle to są właśnie akordy, które powstały z inspiracji innym akordem. Tak powstały całe rodziny zapachowe. Ktoś kiedyś stworzył perfumy inspirowane cyprem, czyli szyprem, i tak mamy rodzinę szyprową. Potem ktoś zrobił perfumy inspirowane zapachem paproci, czyli fougère z francuskiego, i mamy rodzinę fougère. Mamy perfumy inspirowane nutami smakowymi i jest rodzina smakowa. Tutaj już Alien Angel, bo mówię, mowa o Angelu już, nie ochrzcił całej rodziny zapachowej. No, czasem ktoś powie perfumy alienowa, angelowate, ale przyjęło się, że to jest rodzina Gourmand. No, Gabrieli Sabatini, być może dlatego, że była ze średniej półki, jakoś ten honor nie spotkał, nie przywrócono jej tego honoru, bo to rzeczywiście perfumy były na swój sposób odkrywcze, chociaż nie rewolucyjne. Może jeszcze tylko, żeby zamknąć troszeczkę ten temat na śladownictw, powiem Wam, że właśnie bardzo istotną kwestią jest odróżnianie piratów. O, w piratach zrobiłam kiedyś film, ale to jakość była tak słaba, że nie wiem, czy mogę Wam polecać. Chodzi oczywiście o formę. Zrobiłam też film o Angelu, też gdzieś tam znajdziecie go na moim kanale, ale też nie wiem, czy go chcę bardzo polecać. Może powinnam rzeczywiście tutaj popracować nad nowym wizerunkiem tego filmu, bo rzeczywiście i dźwięk, i obraz masakra, fatalny. Więc żeby odróżnić, pamiętajcie, odróżniajcie piratów od naśladowców i od ludzi, którzy się inspirują. Perfumy jako dzieło sztuki oddziałują na ludzi w ten sposób, że ludzie po prostu muszą je mieć i szukają odbicia tego zapachu w różnych innych perfumach. No, tak działa ten rynek. Producenci perfum nie są ludźmi, którzy mają jakąś misję do spełnienia, to są po prostu biznesmeni, oni chcą zarabiać. I teraz Wam opowiem o tym, dlaczego moim zdaniem te perfumy są tak podobne do Gabrieli Sabatini, co sprawiło, że to podobieństwo jest tak daleko idące, bo niewątpliwie jest i niewątpliwie jest bardzo, bardzo duże. Postawiłam 5 tez, nie wiem, która jest właściwa, może zagadka przyjdzie kiedyś z czasem i rozwiążemy ją. Na dzień dzisiejszy powiem, że jedna najważniejsza informacja jest taka, że właśnie Gabriela Sabatini, te perfumy z 1989 roku były tak popularne, one były wszechobecne, że właściwie ten akord ludziom dobrze się kojarzył i po prostu pozytywnie go odbierali. Więc naturalnie musiał też trafić do innych perfum. Drugą ważną kwestią związaną z tym, że sięgamy po takie, a nie inne perfumy, jest to, że dziedziczymy gust zapachowy po przodkach, po osobach, które były w naszym otoczeniu, używały takich, a nie innych perfum. Alfred Dunhill zaobserwował, że synowie mają podobny gust do ojców. Alfred Dunhill przez wiele lat sprzedawał dobra luksusowe, więc obserwował, jak kolejne generacje, na przykład w konkretnej rodzinie, wybierają podobne przedmioty. I potem tą samą zasadę zastosowano przy produkcji perfum i właśnie tak jest, że szukamy perfum, albo jesteśmy wrażliwi na te nuty zapachowe, które znamy z dzieciństwa. Moim zdaniem bardzo duża część użytkowniczek perfum Alien najprawdopodobniej zetknęła się w bardzo młodym wieku z Gabrielą Sabatini. W taki naturalny sposób sięgnęła
po te perfumy i one były jej tym osobom bliskie, chociaż oczywiście Alien spełniał wszystkie niezbędne wymogi perfum już nowoczesnych, nie takich retro. Powód kolejny, dla którego wybierane są takie, a nie inne kompozycje zapachowe, niejako wynika z pierwszego, ale jednocześnie zdradza troszeczkę kulisy powstawania perfum, wprowadzania ich na rynek. Zanim perfumy w takim, a nie innym flakonie, z taką, a nie inną nazwą wejdą na rynek, najważniejsze osoby w konkretnej firmie siadają i wybierają spośród wielu propozycji kompozycji zapachowej tę jedną. Na ile jest to praca zespołowa, na ile na końcu ktoś podejmuje decyzję sam jeden, tego nie wiem, ale myślę, że w Clarensie, w tej grupie osób, które decydowały o wyborze takiej, a nie innej kompozycji zapachowej, na pewno było sporo osób, które musiały gdzieś się zetknąć z akordem powielonym przez kolejnych naśladowców Gabrieli Sabatini. Czy będzie to Amaryś, czy będzie to Szafali, czy będą to jeszcze pewnie inne perfumy, które niewątpliwie takich jest na pewno więcej. Nie wiem. Na pewno każdy, kto gdzieś tam chodzi, we wszystkie miejsca, gdzie przebywają ludzie, muszą się z tymi perfumami zetknąć. I wtedy łatwiej oczywiście po taki akord sięgnąć, bo on, dlaczego? Dlatego, że w perfumach obowiązuje zasada właśnie rodem z filmu Race, w którym to inżynier Mamon powiedział, że lubi tylko te piosenki, których już słyszał. I dokładnie tak samo jest w perfumach. Ta zasada obowiązuje od lat. Robi się perfumy na bazie już znanego, lubianego akordu i przerabia je na współczesną modłę. I tak to działa. I mam jeszcze taką kolejną, ostatnią tezę, dlaczego te perfumy pachną tak, a nie inaczej. I podkreślam, że cieszę się, że pachną tak, a nie inaczej. To moja taka teoria, że też mówiłam właśnie o tym w tym filmie o Angelu, że w marce Clarence bardzo ważną osobą, która wykreowała kilka niezłych produktów, była osoba, która nie jest właścicielem firmy, myślę, że nawet nie jest udziałowcem, tylko była dyrektorem artystycznym, Vera Strubi. To jest takie nazwisko, którego perfumiarze nie lubią tak do końca, bo pani opracowuje koncepcje, jakie perfumy mają być, która dopiero jest zlecana perfumiarzom. Więc perfumiarze jako artyści nie bardzo lubią pracować pod dyktando, ale muszą, takie czasy. Więc Vera Strubi zajmuje się opracowywaniem tych koncepcji. Myślę, że ona jest odpowiedzialna za sukces Angela. I była też odpowiedzialna, przyczyniła się do rozwoju finansowego firmy. I co ciekawe, 2 lata po wielkim sukcesie Aliena, ona z tej firmy odeszła. Przeszła do innej, gdzieś tam pracowała aż na własną rękę, miała chyba własne atelier, z tego co dobrze pamiętam, gdzie właśnie zajmowała się takim doradztwem. Ale coś ostatnio nie widzę informacji o tej stronie, więc może zmieniła działalność. I nie wiem, czy nie jest to jakaś zemsta na odchodnym właśnie Vera Strubi, bo być może jest jej tak, że z takich firm się nie odchodzi z dnia na dzień, w jeden dzień. Być może czuła, że drogi jej i właścicieli firmy się rozchodzą. No tak bywa, to jest to rzeczywistość korporacyjna i być może zrobiła im się kusa. Podkreślam, być może jest to moja teoria, ale jeszcze dodam jako taki argument to, że Vera Strubi odeszła 2 lata po sukcesie i premierze Aliena i potem przyszła pani nowa, która była przez 3 lata dyrektorem artystycznym, prowadziła Womanity na rynek. To nie był wielki sukces. Ja myślę, że jednak Vera Strubi była człowiekiem, którego się nie dało zastąpić. Tam oczywiście jest kolejny dyrektor artystyczny, ale moim zdaniem już takich hitów na miarę tych 2 produktów nie mają i nie mieli. No tak bywa. No, ale tak jak mówię, to jest moja teoria. Może macie własne, może macie jakąś wiedzę, może gdzieś przeczytaliście w jakimś wywiadzie i jakieś ciekawostki wam gdzieś utknęły w głowie, to podzielcie się ze mną, bo ja sama nieraz siedzę i się nad tym zastanawiam, dlaczego tak jest. No i ja myślę, że już mogę skończyć opowieść o podobieństwie Aliena do Gabrieli Sabatini. Muszę wam powiedzieć, że bardzo lubię te perfumy. Jeszcze taką ciekawostką na końcu, jako dygresję, trochę osobistą opowiem wam, że ja bardzo długo perfum Alien tak naprawdę nie miałam w rękach, nie wąchałam. No jakiś tam przelotny test w perfumerii. Wtedy właśnie stwierdziłam, że nie są oryginalne i je zaraz po premierze zaszufladkowałam jako mało ciekawe. Się okazało, że nie miałam racji, że rynek zareagował dobrze. I to właśnie gdzieś tak po kilku latach dopiero kupiłam sobie próbki tych perfum. I teraz tak, muszę wam powiedzieć, że, a może jeszcze dodam na koniec, że właśnie mam wodę perfumowaną, wodę toaletową, więc woda perfumowana. Tak wygląda, no oczywiście tak wygląda próbeczka, więc ja mam naniesioną tu na ten rękaw.
jak to zwykle ja najchętniej testuję na tkaninie. I rzeczywiście bardzo ładny, jeśli chodzi o porównanie z Gabrielą Sabatini, rzeczywiście jest to akord delikatniejszy, subtelniejszy, albo po prostu szlachetniejszy. Woda toaletowa z kolei brzmi podobnie jak woda perfumowana. Woda toaletowa pochodzi z roku 2009, czyli 4 lata później została wprowadzona na rynek. Aha, tu mam tą wodę toaletową. I tu są te dwie ważne kwestie związane z wodą toaletową dzisiaj, mianowicie to jest nie tylko słabszy pod względem zawartości, proporcji pomiędzy alkoholem a substancją zapachową produkt, bo szybko gdzieś znika, ale też ma mniej tych substancji bardzo wyrazistych, myślę, że tych nut kwiatowych, a więcej jest na korzyść drewnianych, drzewnych nut, takich a la powiedzmy flety drewniane, jakich się używa na przykład w szkole podstawowej, na którą dzieci grają, to mniej więcej to są takie nuty, to jest zapewne nuta cedru, taka bardziej rozpoznawalna. I jakby kolejnym krokiem w stronę udrzewnienia aliena było O Extraordinaire. Ja tu mam też zdjęcie i próbeczkę. No to moim zdaniem te perfumy w ogóle do aliena nie są podobne, a jeśli tak, to naprawdę podobieństwo jest znikome i ono się pojawia po 2-3 godzinach, na pewno nie zaraz po naniesieniu na skórę. Także taka jest moja opinia. Może nawet tutaj sobie naniosę. Zdecydowanie wolę wersję oryginalną, chociaż nie wiem, jak pachniałyby laty. Może sprawdzą się na lato na przykład. Myślę, że wśród oglądających ten film jest bardzo dużo osób, które zna Aliena, które używały którąś z tych wersji, bo ich jest bardzo dużo, no bo po prostu to był sukces rynkowy. To proszę o jakieś sugestie, jakąś podpowiedź, na co trzeba zwrócić uwagę przy wąchaniu kolejnych odsłon Aliena. No i co w ogóle można by jeszcze dorzucić do tej opowieści. Jak wspomniałam, nie jest to nawet recenzja, to jakaś taka próba, to jakaś taka moja osobista próba odnalezienia czegoś ciekawego, pewnych tropów, mechanizmów rynkowych, mechanizmów budowania perfum i przede wszystkim budowania perfum, które niosą sukces. No i to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę, wszystkiego dobrego, pachnącego, pa, pa.